co ludzie powiedzą, że ty i dyrektor tak razem? Nic nie powiedzą. Jacek nie wziął wolnego. No to jak wy powiedzicie? Wymyśliliśmy taki fortel. Jutro Jacek źle się poczuje. W piątek jeszcze pójdzie do pracy, ale no wiesz, wyślę potem zwolnienie. No tak, zrobię ci herbatę na tę twoją zieloną. Fortel mówisz, tak? A to przecież zwyczajne oszustwo. Pewnie, że wolelibyśmy bez tego, ale wszystko będzie legalnie, zapewniam cię. Jacek pójdzie do lekarza, dostanie zwolnienie. Chodzi tylko o to, żebyśmy nie brali tego urlopu jednocześnie. Ale on jest zdrowy, więc nie przekonuj mnie, że to nie jest oszustwo. Jest zdrowy, ale przemęczony. A ja mam znajomą lekarkę, która zajmuje się leczeniem syndromu chronicznego zmęczenia. To dokładnie to, co ma Jacek. Ach, dziecko, dziecko, to nie jest normalne. Nie przekonuj mnie. Ale nie próbuję. Już niedługo, mamo, zobaczysz. Jacek wystąpi o rozwód. Wtedy już nie będziemy musieli się ukrywać. A jesteś pewna, że wystąpi? Tak. Nigdy niczego nie byłam tak pewna. On mnie kocha. Ja jego też. To tylko kwestia czasu.